Trzeba zmienić system podatkowy. System podatkowy jest absurdalny, kompletnie jest antyprodukcyjny. A to jest, pod tym jest niemoralny. Zabiera ludziom, którzy pracują, a daje nie robą. Bardzo proszę, pan poseł Korwin-Mikke. Janusz Korwin-Mikke jest geniuszem. Dziękuję. A jednocześnie wariatem. To jest u niego piękne. On jest doskonały jako doradca, jako kreator, jako filozof, który buduje pewne koncepcje. I człowiek, któremu za to, że próbuje to zmienić, dopisują metkę szaleńca i oszołoma. Przed państwem Janusz Korwin-Mikke. Jedna rzecz, panie redaktor, niech pani mi odpowie na pytanie. Co takiego jest w Januszu Korwinie-Mikke, że spowodowało, że prezes telewizji publicznej był gotowy program odwołać, dlatego żeby on tutaj nie zasiadł na moim miejscu? Rozmawiamy o służbie zdrowia. Janusz Piechociński. A nie może pani mi odpowiedzieć na służba pytanie? Służba uspłacenia na emerytury, no to jest podstawowa sprawa. Dlaczego jest przymus? Po to, że chcą nas okraść. Gdyby zawarcie zakładu o emeryturę było korzystne, to ludzie by sami się pchali, prawda? Dlatego jest przymus, a to jest dla ludzi niekorzystne. Jeszcze teraz nie widzę, jak słusznie powiedziała pani sędzia, nie widzę, w czym pański interes osobisty był naruszony przez powieszenie tego krzyża, bo tego się sąd domaga. Ja nie widzę czegoś takiego. Pan to wykaże, to bardzo proszę. Może pan drgawek dostaje na widok krzyża, no. Może panu piana leci z ust, jak pan widzi krzyż. No możliwe. Takie rzeczy się zdarzały. To się nazywa opętanie fachowo w języku egzorcystów. Możliwe. Jak najwcześniej, czy jak najpóźniej? Ale to rodzice mają decydować, każde dziecko jest inne. Dlaczego ktoś, kto mojego dziecka nie widział na oczy, ma decydować o czym, w jakim wieku on idzie do szkoły? To po prostu w głowie się nie mieści, że taki problem może w ogóle powstać. Jak mówił Stefan Kisielewski, socjalizm jest to ustrój, którym bohatersko pokonuje się trudności nieznane w żadnym innym ustroju. No, gdyby o tym decydowali rodzice, nie byłoby tego problemu. No, przepraszam, ale to jest w sposób śmieszne. Z jednej strony śmieszne, z drugiej strony tragiczne. Że ludzie się godzą, że się dyskutuje na tym, czy 6 czy 7, a nie dyskutują na tym, dlaczego w ogóle państwo ma o tym decydować. No, w normalnym kraju człowiek chodzi do takiej szkoły, dwuletniej, trzyletniej, 4, 5, 6, 7, 8. Nie musi być państwowej edukacji. Kopernik się uczył bez Ministerstwa Edukacji Narodowej. Słowo honoru. Czeka nas wojna z Rosją? Proszę pana, to jest poważne pytanie. Pan zadaje, panu poważnie odpowiem. Otóż w normalnych czasach nie byłoby żadnego powodu do wojny z Rosją. Natomiast był taki człowiek, miał podobny program jak Unia Europejska czy Adolf Hitler. I on, to był socjalista, zniszczył kraj kompletnie. Zniszczył kraj kompletnie, był zadłużony na wszystkie zbrojenia, autostrady, to wszystko był zadłużony. I on musiałby 1 stycznia 1940 ogłosić bankructwo. Więc zrobił wojnę. Przez wojnę się nie płaci podatku. Zastanawiam się, czy wszystkie państwa zbankrutowane przecież nie zrobią wojny tylko po to, szukają celowo wojny, żeby zrobić wojnę, żeby zwalić potem winę na brak pieniędzy na wojnę, a nie na to, że przez lata prowadziły strasznie. I ja tu zrobiłem uchwałę lustracyjną, żeby tę całą bandę wypieprzyć. Prawda? No. I posłuchajcie ludzi, posłuchajcie tych demagogów, którzy mówią, że trzeba tylko podwyżki, tylko zdajcie sobie sprawę, że jak podniesiemy podatek od pracodawcy, to od piekarza, to on natychmiast doliczy do ceny bułki. I pan to zapłaci w cenie bułki. No nie on zapłaci. Nigdy pracodawca nie zapłaci podatku. Bo on zawsze podatek doliczy do ceny i zapłacicie ten, kto je. Czyli nie piekarz zapłaci ten podatek, tylko pan kupując bułkę. Rozumiesz pan? Żyjemy w ogłupieniu. W tej całej dyskusji chodzi tylko jedno. Ale nie. Dziecko, ja powiem, po co chodzi w tej dyskusji? O to chodzi, żeby był temat zastępczy, żeby ludzie kłócili PO czy PiS, i żeby się podzieliło w ten sposób. To jest tylko temat zastępczy, żeby odwrócić uwagę od bankructwa państwa, bankructwa funduszu emerytalnego i tak dalej. Tylko czy ustalamy, że rodzic jest właścicielem dziecka? Na pewno lepszy jest rodzic, ale na pewno lepszy jest rodzic niż jakiś minister, którego dziecka na oczy nie widział. Jeżeli ktoś mi powie, że pan minister bardziej kocha moje dziecko niż ja, to ja oświadczam, że ten, kto kocha moje dziecko bardziej niż ja, nazywa się pedofil. Ja nie pozwolę, żeby pedofile decydowali o moich dzieciach. Podatki wynosiły w Ameryce, w ogóle nie było dochodowego przede wszystkim, ale w przeliczeniu na dochodowe to gdzieś były 3%. W Anglii było wtedy 5%. Czyli ludzie uciekali z Anglii przed okropnymi podatkami. 5%. W Prusach i w Rosji były podatki 7%, ale najwyższe podatki na świecie były w Cesarstwie Królestwie Austro-Węgierskim.
12,5%. Stąd słynna nędza galicyjska, prawda? Ludzie uciekali do Ameryki masowo z Galicji, z tych terenów przecież też. Teraz, proszę Państwa, chodził sobie ulicami Krakowa, facet nazywał się Józef Piłsudski i mówił, że on chce zbudować wolną Polskę. No to poważni konserwatyści mówili, jak ten socjalista zbuduje wolną Polskę, to podatki będą wynosiły 25%. I wykrakali. W 1926 roku podatki wynosiły już 25%. W Niemczech za socjalisty Adolfa Hitlera podatki doszły do 33%, a teraz za socjaldemokratów i innych takich chadeków doszły do 55%. W Polsce razem ze składką emerytalną wnoszą 83%, a w Rzymie starożytnym niewolnik, który pracował poza domem, miał prawo zatrzymać dla siebie 10%. Czyli podatek wynosił ile? 90%. To liczymy. Wolny Amerykanin 3%, Polak 83%, a niewolnik 90%. Gdybyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy na tej skali między wolnym człowiekiem a niewolnikiem. Ale pamiętajmy o jeszcze jednym. Ten właściciel niewolnika za te 9% musiał go jeszcze wykarmić, odziać i dać mu mieszkanie. A my musimy sami się wykarmić. Gdybyśmy zdali sobie sprawę, jaki jest wyzysk tutaj, prawda? Jeżeli w tej chwili klika Kaczyński-Tusk nakłada na mnie podatki ponad dwa razy wyższe niż Adolf Hitler nakładał na mojego ojca. No to przepraszam bardzo, ale gdzie my żyjemy, prawda? Gdzie my żyjemy? Także, jeszcze Adolf Hitler to był podczas wojny. To na Polaków tyle nakładał, bo od Niemców brał mniej. Łajdak jeden. I co więcej, on te podatki nie marnował, nie dawał na zasiłki na bezrobotnych, demoralizując ludzi, tylko zabudował sobie armię, która mało co Moskwę nie zdobyła, tak? Przynajmniej jakoś pożytecznie te pieniądze wydawał. Bo widzi pan, celem życia nie jest przeżycie. A co? Ludzie, to ja, przepraszam, nie będę zastępował pańskich nauczycieli. Ludzie mają swoje cele, mają swoje ambicje, mają swoje ideały i za to walczą i umierają. A pan chce tylko żyć. No i pan sobie żre tak, i żyje dalej. Chcesz... Proszę państwa, w Warszawie mam remontowany przez rok podjazd na most. Przez rok się buduje. 8 słupów betonowych. Remontuje się go właściwie. W Ameryce w 1901 roku Empire State Building, najwyższy budynek świata, budowano rok i miesiąc przy niezatrzymaniu ruchu ulicznego. Przecież to jest coś makabrycznego, co się dzieje z potężą niegdyś Europy. 300 kilometrów linii kolejowej między Poznaniem a Berlinem ma się remontować 6 lat. Zresztą to przez 3 lata wbudowano linię kolejową jeden Konstantynopol przez Zygibałka. Rękami nim świętych górach. Był taki ustrój, w którym było zero bezrobocia, to właśnie ustrój niewolniczy. W ustroju niewolniczym każdy miał pracę. Co więcej, miał minimum socjalne. Właściciel niewolnika kupował mu jedzenie i to całkiem przyzwoite, bo on musiał pracować, prawda? Dawał mu odzież, dawał mu mieszkanie. Było minimum socjalne jak najbardziej. Socjalizm to jest wariant ustroju niewolniczego. Tym się różni od ustroju niewolnika w Rzymie, że raz na 4 lata możemy sobie wybrać pana. I jeżeli wybierzemy sobie jako pana za załóżmy Kaczyńskiego czy kogoś takiego, to wtedy dzieci niewolników będą miały 8 godzin tygodniowo lekcji religii. A jeżeli wybierzemy pana Palikota na przykład, to dzieci niewolników będą miały 0 godzin religii. Ale zasada, że to pan decyduje, a nie my, bo nasza partia jest prawicową. I my mówimy, słuchajcie, to są wasze dzieci i nas, kurczę, w ogóle nie interesuje, czego się uczą wasze dzieci w szkołach. To są wasze dzieci, prawda? Ludzie mnie pytają, no dobrze, a to ile urzędników byłoby w kraju, jakby rządziła Kongres Nowej Prawicy? Ja mówię 500. Jak to nie 600 tysięcy? Nie, 500, jak było Królestwo Polskie, które sięgało, nawiasem mówiąc, prawie pod Smoleńsk, to było 500 urzędników i nie mieli komputerów. I to państwo jakoś istniało. No, dawali sobie rady. Ktoś mówi, jak to będzie można, jak to budownictwo? No ja mówię, proszę pana, no budownictwo, no to każdy sobie buduje dom, nie? No a jak się dom zawali, no to przepraszam, a kto ma większy interes, żeby dom się nie zawalił? Urzędnik czy ja? No to ja powinienem pilnować architekta, prawda, żeby dom się nie zawalił, a nie urzędnik. A on mówi, no dobrze, a jak ktoś buduje sobie brzydki dom? No ja mówię, wie pan, to jest, po ulicach miasta chodzą brzydkie dziewczyny i nie zakazujemy im tego, szpecą oczywiście, no ale co robić, no nie ma rady. No a poza tym jak dziewczyny idą na imprezkę,
to z reguły zabierają sobie samo jedną brzydulę, żeby na jej tle ładnie wyglądać, nie? No, to jak na tle jednego brzydkiego domu inne będą wyglądały ładnie i koniec. Co się zasada chcącemu nie dzieje się krzywda. Volenti non fit injuria, to jest podstawa prawa rzymskiego. To oznacza, że ja i tylko ja decyduję o tym, co jest dla mnie dobre. I na przykład my nie dopuszczamy takiej myśli, już nie o to chodzi, że to, żeby zabronić komuś palenia marihuany, prawda? To pali marihuana. Ale dlaczego ja nie mogę pójść do apteki i kupić sobie lekarstwa, tylko muszę iść do lekarza i brać receptę, prawda? Co? Tak jest mi jak idiotę, który nie wie, co kupić, prawda? Mimo, że już miał ten, może to lekarstwo, może nie. Dlaczego ja sobie nie mogę kupić, no, prawda? Mogę sobie zjeść garść ziemi z trawnika, no mogę, prawda? Najpierw sobie zaszkodzę. Jakoś nikt mi tego nie zabrania. No. Otóż nie można zabronić człowiekowi tak jedzenia lekarstwa takiego, jakie on sobie życzy. 100 lat temu nie było czegoś takiego. 100 lat temu człowiek szedł sobie do apteki i kupował sobie lekarstwo, jakie chciał. I recepta była tylko po to, żeby człowiek się nie pomylił. Dziękuję bardzo za uwagę. Ludowa demokracja, prawda? I będzie dobrze.